Księże biskupie, składamy ten oto chleb z tegorocznych planów zbóż i prosimy o nasze błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, Ty dając pomyślną pogodę i ożywczy deszcz sprawia, że ziemia rodzi obfite plony. W swojej łaskawości pobłogosław ten chleb i spraw, niech Twój lud zawsze składa dziękczynienie za otrzymane od Ciebie dary. Niech ubodzy i potrzebujący, korzystając z obfitych dóbr urodzajnej ziemi, głoszą chwałę Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w Lubaniu, w Rolniczym Centrum Województwa Pomorskiego na mszy świętej rozpoczynającej dożynki diecezjalne diecezji pelklińskiej oraz 18. Kaszubską Jesień Rolniczą. Dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego to niesamowite wyróżnienie, że wspólnie z nami Wasza Ekscelencja będzie przeżywać ten ważny dzień dla wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i wszystkich tych, którzy na co dzień pracują na rzecz rolnictwa. Księże biskupie, prosimy o umocnienie nas Słowem Bożym, modlitwę i duszpasterskie błogosławieństwo. Oto dzisiaj jako duszpasterz rolników dekanatu łebskiego dany mi jest powitać wśród nas naszego arcypasterza i prosić o przewodniczenie mszy świętej, dziękczynnej za plony ziemi. Chciałbym również powitać gospodarzy dzisiejszych dożynek, starostów dożynkowych, panią Danutę i pana Edwarda Piku, rolników z Pobłocia w parafii Cecenową. Pragniemy podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo, za nieustanne czuwanie nad nami, za to, iż obdarza swoją mocą, łaską tych, którzy pochylają się nad rolą. Pragniemy, aby życie nasze, każdego z nas, również przyniosło dobre owoce. Abyśmy tak jak teraz składamy tutaj na tym ołtarzu poprzez naszych przedstawicieli ten chleb powszedni, również umieli i potrafili w życiu naszym tym chlebem, jak kromką przysłowiową, dzielić się z drugim człowiekiem, którego Pan Bóg na naszej drodze życia posyła i którego spotykamy. Mamy świadomość, że nie jest to łatwe z różnych względów. Dlatego przychodzimy tutaj na Eucharystię, aby wokół ołtarza to wszystko, co jest trudne, to wszystko, co jest miłością, ale to również, co czasami bywa słabością, złożyć tutaj i prosić dobrego Boga o wsparcie, o błogosławieństwo, o siłę i moce. Kochani rolnicy z pomorskiej ziemi, w szczególności z diecezji pelplińskiej, przedstawiciele rozmaitych miejsc Pomorza, dekanatów, parafii, którzy przybyliście dzisiaj tutaj do Lubania z pięknymi, wymownymi wieńcami żniwnymi, dorodnymi bochnami chleba, koszami pełnymi płodów naszej polskiej, pomorskiej ziemi. W życiu tak bywa, iż przychodzi po czasie pracy czas świętowania. Dzisiaj gromadzą nas tutaj w Lubaniu dożynki. Nie widzieliśmy kos, nie słychać było ostrzenia, względnie kucia. Z pamięci uchodzą sierpy, ale dożynki są. Nie widać snopków na polach, nikt nie grabi ścierniska, a my mimo tego świętujemy. Obchodzimy dożynki, święto plonów. Mamy dożynki roku 2015. Kolejny rok trudów, niepokojów. W pewnym sensie chciałoby się powiedzieć, dobiega końca. Pierwszy bochen chleba, znakiem krzyża witamy. Z nadzieją więc wespół tutaj z wszystkimi obecnymi pragniemy, gromadząc się na Eucharystii,
dziękować Panu Bogu za to wszystko, co było nam dane w ramach pracy, w ramach zbierania plonów, w ramach tego czasu, który już jest za nami, a który w tej świątyni pod wezwaniem świętego Jana Pawła II pragniemy złożyć tutaj na ołtarzu zarówno te prace, plony, serca nasze, życie nasze, by zaśpiewać Panu Bogu dziękczynne Te Deum Laudamus. Trzeba w tym miejscu przypomnieć także słowa Wincentego Witosa, że tyle Polski, ile jest ziemi w rękach Polaków, a każde odejście od tej fundamentalnej zasady może zakończyć się w dziejach naszej ojczyzny dość dramatycznie. Kochani moi, w dzisiejszym Boże Słowie, w dzisiejszej zwłaszcza Ewangelii, które na tę niedzielę liturgia Kościoła przewiduje, słyszeliśmy o tym, że apostołowie posprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. Pewnie prawie w każdym z nas istnieje odwieczna pokusa, by być pierwszym. Różnego rodzaju olimpiady, egzaminy, wyścigi, współzawodnictwo we wszystkich dziedzinach pracy, życia ludzkiego, których dość często celem jest, by być pierwszym.
do hymnu. Wręczenie chleba dożynkowego gospodarzom dożynek. Szanowny panie ministrze, szanowni panie dyrektorze, chciałam złożyć ten chleb na wasze ręce. Szanowni państwo, to jest chleb naszej ziemi świętej. Chciałabym, aby był godnie reprezentowany, szanowany i dobrze dzielony. Dziękuję bardzo. Państwo, teraz nastąpi dzielenie chleba, a ja państwu przeczytam charakterystykę starostów dożynek. Spotykamy się tutaj po raz kolejny w Lubaniu, ażeby świętować i dziękować, bo dożynki to taki szczególny czas, w trakcie którego dokonujemy oceny tego, co się wydarzyło pomiędzy zasiewami a zbiorami. To czas, gdzie również patrzymy w przyszłość, która się rozpoczyna zasiewami i myślimy także o kolejnych zbiorach za rok. Chciałbym z tego miejsca podziękować rolnikom, ich rodzinom, mieszkańcom wsi pomorskiej, obszarów wiejskich za trud, za determinację w uprawianiu ojczystej ziemi. Pięknie o tej ziemi mówił ksiądz biskup Ryszard, wskazując, że ziemia jest wartością. I chcemy życzyć sobie, ażeby polska ziemia była dalej jak najlepiej uprawiana przez naszych polskich rolników. Zrobimy maksymalnie dużo, żeby to dzieło dalej kontynuować. Ze swojej strony również chciałbym życzyć, ażeby to nasze święto dzisiaj było dobrą podstawą do kontynuowania dobrych rozwiązań dotyczących sektora rolnego, rolników, obszarów wiejskich w przyszłości. Dzisiaj życzymy sobie dobrego świętowania, dobrej zabawy, wielu dobrych kontraktów, znajomości. Życzę wam zależne te łyżni winowów, wszyscy go belnowe, dobre robotę, żadne robotę. Bóg zapas. Poproszę tutaj na scenę pana Krzysztofa Trawickiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, o zabranie głosu. Chciałem w imieniu marszałka województwa pomorskiego własnym i całego zarządu, samorządu województwa pomorskiego serdecznie wam podziękować. Podziękować za ten trud podwylany. W tym roku szczególnie mamy za co dziękować. Bo rzeczywiście, gdy się dziś przejeżdżała tak niedawno
przejeżdżałem od południa Polski do nas, to szczęśliwie dzięki obecności boskiej ta susza nas aż tak nie dotknęła. Chciałbym w imieniu samorządu rolniczego podziękować wam wszystkim za ten zebrany plon, za waszą pracę, trudną pracę, a przede wszystkim za to, że jesteśmy my jako rolnicy kontynuatorami wspaniałej tradycji dożynkowej. Że ta tradycja dożynek nie zaginie, ta tradycja wielowiekowa, podziękowania Panu Bogu za zebrane plony, za to, że możemy się wspólnie radować nad tym, co żeśmy zebrali i pochwalić naszymi plonami. Będziemy pewnie tą tradycję kontynuować w wielu, wielu miejscach i przez wiele, wiele lat. Dziękuję za ciężką pracę i za to, że my teraz możemy ten plon spożywać. My wszyscy ludzie w Polsce, ludzie mieszkający na wsi, ale także w mieście. Wasza Ekscelencjo, Książę Biskupie, Panie Marszałku, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Szanowni Goście, Samorządowcy, Duchowni, Służby Mundurowe, a przede wszystkim Wy, Szanowni Rolnicy. Mimo tego, że ostatnie miesiące z pewnością nie były dla Was najłatwiejsze, były z powodu suszy dość trudne, szczególnie wpłynęły na rolników zajmujących się produkcją roślinną czy też hodowlą bydła. Jesteście tutaj, dziękujecie za udane plony jak co roku. Jako dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie mogę obiecać Wam, że w przyszłym roku będzie sprzyjająca pogoda. Nie mogę obiecać Wam, że wpłynę w jakiś sposób na to, jak kształtować się będą światowe rynki. Nie mogę wpłynąć na to, jakie będą ceny. Ale obiecuję Wam, bo mam na to wpływ, że tak jak do tej pory, służby rolnicze naszego województwa, a więc doradcy i specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nadal będą Was wspierać, będą Wam pomagać, wskazywać kierunki, w których powinniście pójść, aby zwiększać Wasze dochody. Dziś dzień Wielkiego Święta. Życzę wszystkim miłej, przyjaznej atmosfery i dobrej zabawy. Nagrodę dla pań. Jest to nagroda w wysokości 1000 zł. Zapraszamy tutaj na scenę. Drugie miejsce, sołectwo Powałki, gmina Chojnice. Trzecie miejsce, dekanat bytowski, parafia Pomysł Wielki. Dekanat bytowski, parafia Pomysł Wielki. Wieniec numer 25. Jak długo robiliście ten wieniec? Wieniec robiliśmy równy miesiąc, ale były to godziny od 17 do 21, dzień w dzień. Czy to już taka pierwsza nagroda, czy już macie osiągnięcia w innych latach? My, to jest nasz 13 wieniec. Mówiliśmy, że to jest pechowy, ale okazało się, że jest nagroda główna. Zawsze zdobywaliśmy na powiecie przez 13 lat pierwsze miejsca, a w dożynkach wojewódzkich również stawaliśmy na podium. Ile osób to robiło? Średnio 5-6 osób. Codziennie pracowało kobietki. I mężczyźni? Jeden mężczyzna. Mamy rodzynka kawalera do wzięcia.
Ile waży taki wieniec? Oj, sporo. Nigdy żeśmy tego nie ważyli, ale czterech mężczyzn miało robotę na pewno go nieść, bo to jest stelaż zrobiony, spawany, także na pewno swoją wagę ma. My nie jeździmy po to, żeby wygrać. Jeździmy po to, żeby pokazać pracę gospodarzy, kobiet, które pracują na wsiach i jakie arcydzieła wykonują, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć. Hodowca pan Adam Cieszyński. Jest z nami pan Paweł Króliki Antoniński. Hodowca Mila to Adam. Oprócz wielu działań Izby Rolniczej, jednym z działań jest promocja polskich produktów. Ale to nie tylko, tak jak dzisiaj, produktów mleczarskich, ale produktów z wieprzowiny, produktów z wołowiny, produktów z naszego polskiego chleba i tak dalej. Nie tak dawno prowadziliśmy akurat piknik drobiowy, który składał się właśnie z wszystkich produktów, polskich produktów, od polskich producentów, żeby zapromować naszą polską dobrą żywność pospolitym zjadaczom chleba, czyli ludziom z miast. A dzisiaj jest wspaniała okazja, że oprócz rolników są tu również goście z miasta, z okolicznych miejscowości, żeby dać możliwość posmakowania polskiego masła, polskiego mleka, jogurtu, innych produktów, a na dodatek zrobić to w sposób trochę wesoły, trochę na luzie. Na scenie za chwilę będą występy, będą konkursy, mamy wspaniałe nagrody dla zwycięzców konkurs. Będą oczywiście pytania dotyczące produkcji mleka, ale bardzo łatwe, ale które zadowolą i również starszych. I też są nagrody, zabawy dla dzieci, bo przecież my starsi jesteśmy przekonani do tych dobrych produktów polskich, zdrowych. Natomiast musimy przekonać do tych produktów również naszą młodzież, nasze dzieci, żeby one zechciały te polskie produkty, dobre produkty posmakować i potem w starszym życiu używać polskich produktów. Cel zostanie osiągnięty. Mam nadzieję, że zostanie i zawsze każdy jeden piknik, który organizujemy, to jest zabawa połączona z takim dobrym jedzeniem. Cieszy się dużym powodzeniem. Zresztą widać to tutaj, że kolejki są i kolejki, ale to nic dziwnego. Jest co posmakować i wszystko jest wyśmienite i dobre. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.
Prosimy, jest pan Michał Kotarski, czy pan marszałek senatu pan Bogdan Borusewicz, pan Ireneusz Pożyński. Gratuluję, wszystkiego dobrego, życzę, proszę bardzo. Dziękuję. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, na której dziękujemy. Proszę bardzo. Gratuluję. Pan Aleksander Ła. Fundował Bank Gospodarki Żywnościowej Paribas. Wręczenie pucharu zdobywcy memoriału pana Wojciecha Dąbrowskiego. Prosimy prezesa pana Romana Szultkę oraz córkę panią Annę Duczma. Gratuluję. Miejsce drugie w kategorii PAL, Tomasz Szufrajda. A puchar Tor Aleksander Mach. Oraz pan marszałek senatu, pan Bogdan Borusewicz. A nagrodę wręcza pan Kolaska, członek zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. Proszę bardzo wręczyć specjalną nagrodę, te dwa pieski, ale one co prawda będą płakały. Organizatora pana Jarosława Wolbieckiego, od prezesa pana Krzysztofa Wolbieckiego. Nie dość, że koń, zaraz jeszcze pieski, nie? Tak jest. Ładne! Co robię? Brenda. O, dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim gościom honorowym, którzy uhonorowali dekoracje przepięknych rumaków. I proszę państwa, prosimy zawodników o ukłon i o rundę honorową. Brawa, proszę państwa. Jarosław Rybiecki. Michał Kotarski. Zbigniew Szwejder. Tomasz Chodowski, Tomasz Szuflajda, Jarosław Kolasek. Brawa, proszę państwa, dla pięknych zaprzęgów. Dziękujemy wszystkim państwu. Dziękujemy państwu za uwagę. Żegnamy brawami pięknych zaprzęgów. Przed samym lasa.
na prosto czuł, że przy tym zgubił. A żeby ciebie chłezo. Dalej współczesne nasze utwory. Tym razem jeszcze przez chwileczkę zagramy dość spokojnie, a więc... Na puchlach wał, błysna jak świat nowy krąży. Wśród skał czuję głytowe serca. Młec nowa na ziałce stał, tam gdzie ten młodzie i wiatr. Nic nie zabierze celie. Dawać mi to, co wróci, jak się czule serce moje, płece chór, eskretą.